Już wzywa Gary Foreman obu zawodników. Nie będziemy ukrywali, Krzysztof, że faworytem w tej walce jest ten bardziej doświadczony, choć lżejszy od swojego rywala, Travis Diesel Viuf. To tak. Doświadczenie powinno procentować. Walka nie powinna potrwać dłużej niż jedna runda. Zaryzykowałbym, że w pierwszej akcji Josh położy się na plecy i przyjmie ciosy. Diesel to jest taki typowy przedstawiciel amerykańskiej szkoły. To jest człowiek o bardzo dobrych zapasach, a więc próba dojścia, próba obalenia rywala i ground and pound przede wszystkim. Tyle tylko, że Josh nie wygląda tutaj na mocno przestraszonego. Trafił już, Josh. Przynajmniej dwa razy, jeszcze jeden cios. I bez obrony tak za chwilę mówiłem, to może się skończyć. I tak jak mówiłem, pierwsza akcja bokserska skończyła się przegraną. Josha, bardzo, bardzo dobra akcja wykonana przez Travisa. Na zimno przyjął ciosy, chaotyczne ciosy Josha. I zakończył akcję podbródkowym. No i mało tego, poprawił rekord Łukasza Jurkowskiego, który tak efektownie w pierwszej rundzie zakończył walkę przed czasem. On zrobił to jeszcze szybciej. Travis Viuf, zwycięzcą tego pojedynku przedostatniej walki wieczoru, a przed nami już tylko główny pojedynek między Timem Silvią i Mariuszem. Widzimy tu na powtórce. Josh atakuje odważnie. Travis kontruje przednią ręką. I podczas chaotycznej wymiany podbródkowy trafił pierwszy i przedni lewy sierp i dokończenie walki ciosami z góry. Nie chciał zrobić krzywdy swojemu przeciwnikowi, od razu jak sędzia wkroczył, przerwał akcję. Doświadczenie wzięło górę. Bardzo brutalny knockout w wykonaniu Travisa, Diesela, Viufa. One zwycięzcą tego pojedynku. Za chwilę tylko potwierdzenie naszych słów i tego, co Państwo widzieli. I już niebawem wejdą do ringu Tim Silvia i Mariusz Budzianowski. Wiemy, że część z Państwa nie oglądała tej gali od początku, że budzili się Państwo, aby obejrzeć walkę Budziana, ale my jeszcze raz przypominamy, Łukasz Juras Jurkowski już w pierwszej rundzie wygrał przed czasem z Hojin Kimem z Korei, zasypując go lawiną ciosów, a zaczął łokciami, skończył ciosami młotkowymi w parterze. Ladies and gentlemen, a series of unanswered blows obligates referee Gary Foreman to stop this bout with an official time of 34 seconds of the very first round. 34 sekundy to jest niezły wynik. Tak, bardzo ładne zwycięstwo Travisa. Nie był to jakiś wymagający przeciwnik.